Cześć, witajcie, z tej strony Husiek, witajcie w wynikach konkursu na laboratorium towncraftowe. Słuchajcie, tak jak mówiłem wczoraj, e, buduję sobie dopiero ten domek, więc tutaj dopiero powstanie to laboratorium gdzieś w podziemiach, albo gdzieś dalej, albo pod piramidą, kto wie, zostanie połączone jakoś fajnym tunelem. Tego jeszcze nie wiem, dopiero to już zobaczę jak mi będzie pasować, jak będzie dla mnie też najwygodniej, z uwagi na to, że do piwnicy będziemy mieć też windę, więc podejrzewam, że tą windą chyba będziemy, będziemy się najczęściej transportować niż samymi schodami, ale myślę, że to będzie pół na pół. O, sorry. No i myślę, że ogólnie e, tak to będzie wyglądać. A słuchajcie, konkurs na laboratorium wygrał pan o ksywce Sylwek Szczerbaty. Tak, e, sylwek Szczerbaty, albo sylwek, nie wiem dlaczego, szczerbaty. <grym> <laughs> Sylwia, zrobił chyba najlepszy projekt, jak sobie teraz tak przeglądam te screeny, które tutaj mam. Mm, come on. No, come on. E, najlepsze screeny, jakie zrobił e, to laboratorium, mi się o nie podoba i prawdopodobnie takie sobie zrobię. Być może nie będzie kolorystycznie idealnie, tak samo, ponieważ nie wiem, jakich tam dokładnie sylwek użył materiałów. Mm, ale postaram się mm, w pewnej części, właśnie. Takie e, laboratorium zbudować. Także cóż, e, oczywiście wielkie gratulacje dla Sylwka i słuchaj, teraz do samego Sylwka. E, czekam na maila zwrotnego z adresem oraz numerem telefonu, który będzie potrzebny do wysyłki, oraz numer telefonu dla kuriera, aby się z Tobą zdzwonił i powiedziała: Halo, mam paczuszkę dla Pana. No, także cóż, e, czekam na maila od Sylwka. Ja jeszcze mu, oczywiście mu tutaj napiszę jeszcze jedną wiadomość w razie czego, aby tego nie oglądał, ale pewnie ogląda. Także Sylwku, jak, nie, jak coś to masz jeszcze na maila. Na mailu ode mnie informacje i cóż, do zobaczenia um, następnym razem w Mincrofcie, w pewnie już w przyszłym tygodniu. E, I oczywiście, jeśli będziecie chcieli takie od czasu do czasu organizowane konkursy na coś, na jakąś budowlę, to myślę, że jak najbardziej um, Będę mógł coś takiego organizować. Te nagrody będą różne, być może jakieś gry, być może nie wiem. Wycieczki do świata solo czy coś. Zobaczymy. No eee, cóż, jeszcze raz wielkie graty dla Sylwka wszystkim oczywiście tym, którzy wysłali zgłoszenia, wielkie dzięki. Eee, no i do zobaczenia w następnych filmikach. Trzymajcie się, pa. pa.